Barwne korowody ostatkowe to już w naszym mieście tradycja. Od lat pracownicy Muzeum Regionalnego zapraszają bełchatowskich uczniów i razem wychodzą na ulice miasta, by w ten sposób zaznaczyć, że doszliśmy do końca karnawału. Tradycja już tak, mimo tych 2 lat przerwy pandemii wracamy do tej tradycji. Mamy bardzo dużo młodzieży, chcemy także, dbamy o to, żeby ta nasza młodzież też wiedziała, o co chodzi. No bo ostatki to końcówka karnawału, czyli od tłustego czwartku do wtorku, który w niektórych regionach, chyba u nas także nazywany jest tak zwanym śledzikiem. No toczą się wszystkie te karnawałowe zabawy, więc każdy kto może, oczywiście i faworki, i pączki, ale przede wszystkim obyczaje od setek lat praktycznie te same, więc mamy różne postacie, począwszy od dziada, baby, poprzez śmierć, poprzez niedźwiedzia, i gdzieniegdzie w niektórych, tak zwany turoń, takie włochate zwierzę, które tam miało straszyć głównie młode dziewczęta i tak dalej. Więc mamy tutaj pełny korowód, bardzo dużo dzisiaj, w tym roku mamy ponad 200 uczniów naszej młodzieży tutaj, którzy będą się prezentować, i grajków, i tradycyjnie obchodzimy wszystkie ważniejsze instytucje w naszym mieście. Może tak okiem historyka, gdzie ta tradycja była najbardziej kontynuowana i taka żywa? No przede wszystkim chyba Mazowsza, ale także i Śląsk, i Kaszuby, gdzie specyfika, każdy region miał swoją specyfikę, swoje ulubione zwierzęta, które symbolizowały różne także obyczaje, więc różnice są, ale generalnie chodzi o to samo, żeby uczcić ostatnie dni karnawału przed Wielkim Postem. No te 2 ostatnie lata były trudne, bo tutaj kontynuacja była mocną siłą pracowników muzeum. No tak, tutaj myśmy sami próbowali to czynić, co się zdarzało wcześniej i teraz, więc bez młodzieży, bez tłumów, ale sami pracownicy też chętnie w tym, no trzymamy tą tradycję, trzymamy ten fason tak zwany, abyśmy nie zapominali o tym, co nasi przodkowie co roku czynili właśnie w ostatnie dni karnawału. Co to za strój? Pół czarownica, pół diabeł. Podobno mój charakter. No, pani się tu bardzo wyróżnia. Nic niemożliwe, ja jestem tak przeciętna, tak się nie wyróżniam. Są takie piękne stroje, takie piękne kreacje, że ja jestem totalnie przeciętna. Pierwszy raz w korowodzie ostatkowym bierze pani udział? Tak, jest to mój debiut, ale myślę, że nie będzie to ostatni raz. Jest fantastyczna atmosfera, dzieciaki są cudowne. Misiek czeka, żeby go złapać za ogon, więc mamy misję. Ciężko było tak znaleźć ten strój akurat? Tutaj akurat bardzo duża zasługa jest przyjaciółki, która zorganizowała strój, koleżanka dorzuciła pelerynę, więc w ciągu 20 minut strój zrobiony. Co było tym impulsem, żeby wziąć udział w korowodzie ostatkowym? Koleżanka zachęciła mnie bardzo szybko i lubię takie imprezy, angażować się, dzieciaki motywować do zabawy, więc jestem. Dlaczego takie wydarzenia są potrzebne? Raz. Żeby troszkę więcej się uśmiechać, żeby cieszyć się z życia i przede wszystkim, żeby tradycje dalej utrwalać u tych dzieciaków, żeby wiedziały, co jest ważne w życiu. Pani, który to jest korowód? Nie wiem, ale bodajże już 10. Dziesiąty? Tak. I za każdym razem inne przebranie? Modyfikowane, bardzo podobne. Czyli dzisiaj? Dzisiaj jako cyganka. Proszę. No i tutaj oczywiście cała moja grupa, też diabły, anioły i cyganki również. Podział był zgodny z charakterem, czy niekoniecznie? Zależy, jakie ktoś przebranie akurat miał. No a z charakterem też bywa różnie, czasami się udało. Warto przypomnieć, że ostatki to dzień kończący karnawał. Jutro środa popielcowa i początek postu w oczekiwaniu na Wielkanoc.